atomowej fobii Camerona. Większość jego dzieł zawiera aspekt wykorzystania i przypominania, jakim złem i zagrożeniem jest bomba atomowa. Seria o Terminatorze to zagłada nuklearna ludzkości. Głębia, ludzkość, która ma zostać zniszczona przez kosmiczną cywilizację, zanim doprowadzi do wojny nuklearnej. Prawdziwe kłamstwa. Terroryści zdobywają broń nuklearną i grożą USA. Wyjątkiem od reguły jest obcy decydujące starcie, gdzie niszczycielska siła broni atomowej przedstawiana jest jako jedyna rzecz, która może doprowadzić do ocalenia przed zagrożeniem ze strony ksenomorfów. Ten aspekt, czy też motyw, wynika z tego, że reżyser wychował się w latach 60. ubiegłego wieku, a więc w czasie zdominowanym przez testy jądrowe i wyścig zbrojeń pomiędzy ZSRR a USA. Wtedy narracja i zapędy ludzkości wywoływały w ludziach strach, że w każdej chwili mogą zniknąć wraz z nuklearnym błyskiem. Co idealnie właśnie przedstawia sen Sary Connor z drugiej części.